Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu Muzeum Historii Radomia i już otwarte. Od 16 września zmiany w przepisach dla kierowców. Szpitale gotowe na przyjęcie pacjentów z COVID-19. Muzeum Historii Radomia jest już dostępne dla zwiedzających. Mieści się w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Rynku i jest wystawą stałą Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. W sobotę 13 sierpnia po 4 latach prac zostało oficjalnie otwarte. Projekt za ponad 16 milionów złotych w całości sfinansował samorząd Mazowsza. Nowoczesna ekspozycja w murach zrewitalizowanych kamienic Gąskiej Esterki w Radomiu pozwala prześledzić dzieje miasta od średniowiecznego Grodziska Piotrówka przez epoki Piastów, Jagiellonów, narodowo-wyzwoleńcze zrywy, gospodarczo-ekonomiczną rewolucję, aż po okres II wojny światowej. Prace nad nową wystawą rozpoczęły się za kadencji poprzedniego dyrektora muzeum Adama Zielezińskiego, a pomysłodawcą był nieżyjący już Aleksander Sawicki, nauczyciel, społecznik i pasjonat historii. Odwiedzaliśmy wszystkie władze, wszystkich prezydentów. Nastawienie do tego było bardzo różne, ale w końcu tak się stało, że sprawę zaakceptował człowiek, któremu najwięcej w tej materii zawdzięczamy, czyli pan marszałek Adam Struzik. On to sprawił, że wszystkie wątpliwości, wszystkie trudności, wszystkie inne pomysły poszły na bok i wzięliśmy się za realizację muzeum. Władze Mazowsza na modernizację i adaptację kamienic Gąskiej Esterki oraz aranżację, przygotowanie, dostawę i montaż wystawy przeznaczyły w sumie ponad 16 milionów złotych. Muzeum jest w pełni dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących. Podjęliśmy to ryzyko, mimo tego, że ta inwestycja w samą rewitalizację kosztowała ponad 8 milionów złotych. Dodatkowo oczywiście ekspozycja, która również kosztowała ponad 8 milionów złotych i dzisiaj to wszystko, co udało się zrealizować, będziemy oddawać Państwa ręce w ręce mieszkańców miasta Radomia. Napawa mnie olbrzymia duma. To muzeum przypomina taki bardzo dobrze wyposażony, najdroższy w kraju, jeżeli nie w Europie, escape room, ponieważ można zaglądać do różnych szufladek, z puf kinowych układać puzzle. Prawie wszystkiego można dotykać. Tak to jest zrobione, także dzieci będą miały ogromną frajdę, bo nikt nie będzie im zwracał uwagi, żeby czegoś nie dotykały. Wszystko, czego nie można dotykać, jest w gablotach. Są artefakty, repliki, hologramy, multimedia i stanowiska VR, co znacząco podnosi atrakcyjność wystawy. To jest nowoczesna taka wystawa, wzorowana pewnie na wystawach, które możemy oglądać w wielu zachodnich miastach Europy. Oszołomiona jestem tą techniką cyfrową tutaj, no takie możliwości jak w Warszawie mamy. Będę zapraszać swoje grupy, czy w ogóle znajomych, po to, żeby tutaj wrócić. Bardzo nam się podobało. Widzę wielką możliwość teraz wykorzystania tego dla dzieci przede wszystkim. Edukacja taka praktyczna tutaj będzie miała chyba miejsce codziennie. Otwarciu wystawy towarzyszył piknik historyczny. Można było zobaczyć występy grup rekonstrukcyjnych, pojedynki, inscenizacje, musztre, rzemiosło czy pokazy kulinarne. Jeszcze tylko do 16 września w ramach tzw. kursów reedukacyjnych kierowcy mogą skasować punkty karne na starych zasadach. Później będzie to nie tylko dużo droższe, ale też zdecydowanie trudniejsze. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie 17 września. Dwa kursy sierpniowe mamy już zapełnione i w tej chwili otworzyliśmy dwa dodatkowe na te pierwsze dwa tygodnie września i tutaj zainteresowanie jest naprawdę duże. Do czasu zmiany przepisów ze szkolenia może skorzystać kierowca, który posiada prawo jazdy od minimum roku i nie przekroczył liczby 24 punktów karnych. Odbycie 6-godzinnego kursu z udziałem policjanta i psychologa jest podstawą do zmniejszenia liczby posiadanych punktów karnych o 6. Stoimy w przededniu zmian, jeśli chodzi o prowadzenie tych warsztatów i nie ukrywam, że również z niecierpliwością czekamy tutaj na nowe rozporządzenie ministerstwa, które pozwoli nam się przygotować do właściwego prowadzenia, jak i podejrzewam również do zmiany formuły tych szkoleń. Od połowy września takie szkolenie będzie mógł odbyć tylko kierowca, który przekroczy 24 punkty karne. Punkty będzie można kasować nie co rok jak do tej pory, ale co dwa. Kurs zamiast 6 godzin będzie trwał 28 godzin realizowanych przez 4 dni, a opłata za kurs będzie wyższa.
Ja jeżdżę, staram się jeść bezpiecznie, no i dlatego na te kursy nie chodzę. Czy osobowym jadę, czy autobusem, no żeby tam nie przekraczać prędkości i przepisów nie mam. Nie jest na pewno nic przyjemnego, ale ja akurat na razie zero punkcików, także nie martwię się jakoś bardzo tym. Po zredukowaniu punktów karnych, jeśli kierowca znów zgromadzi 24 punkty, będzie ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Kierowcy będą musieli zatem mieć się na baczności. Zmiany mają jednak poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ja z tego żyję, tak? Że jeżdżę. Nie będę miał uprawnień, więc jestem bez pracy. Bo jestem zawodowym kierowcą. Także myślę, że to nie jest... No nie jest dobre, no trzeba będzie uważać. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że każdego roku do kursu reedukacyjnego przystępuje około 15,5 tysiąca kierowców. Już wiadomo, że ten rok będzie rekordowy. W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że na obszarze naszego kraju nadal istnieje ryzyko wystąpienia epidemii, a zachorowalność na COVID-19 jest monitorowana w podobny sposób jak na przykład grypa. Sprawdziliśmy, czy mazowieckie szpitale są przygotowane na przyjęcie coraz większej liczby pacjentów. Tylko w ubiegłym tygodniu w województwie mazowieckim odnotowano 4258 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W dalszym ciągu trzeba mieć w głowie to, że wirus jest wirusem lotnym, czyli fruwa w powietrzu. A więc w pomieszczeniach przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu, źle wietrzonym, będzie sytuacją, która sprzyja zakażeniom. Od 1 kwietnia bieżącego roku w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 tylko lekarze rodzinni mają kompetencje, aby wystawić skierowanie na bezpłatne testy. Testy apteczne są oczywiście walidowane, czyli one są dopuszczone przez właściwe organy, które dopuszczają takie produkty i one są wiarygodne. Natomiast problem z nimi jest taki, że ten test wykonuje sobie pacjent w domu, nikomu o tym nie mówiąc, jaki jest jego wynik. W Polsce od początku pandemii potwierdzono ponad 6 milionów 150 tysięcy zakażeń COVID-19, z czego niemal 117 tysięcy osób zmarło. Priorytetem w tej infekcji są szczepienia profilaktyczne. Na razie nie mamy cudownych leków przeciwwirusowych, które można byłoby podać tak jak w innych infekcjach wirusowych i one zatrzymają chorobę albo zlikwidują tego wirusa. W związku z tym musimy się martwić o to, żeby jeżeli nas dotknie wirus, to żeby chorować lekko i żeby nie umrzeć. I temu celowi służą szczepionki. Placówki, które obecnie zajmują się przyjmowaniem pacjentów, czyli szpitale zakaźne i oddziały chorób zakaźnych w dużych szpitalach, są należycie przygotowane do przyjmowania pacjentów zarażonych koronawirusem. Tu trzeba wymienić duże zasługi Urzędu Marszałkowskiego, który swoje szpitale bardzo starannie wyposażył przez te 2 lata, właśnie tak jak mówię, w sprzęt, ale również i dofinansował inwestycje, które mają służyć przyjmowaniu, hospitalizacji, bezpiecznej komunikacji pacjentów w szpitalach. Doposażenie mazowieckich szpitali w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej w związku z COVID-19 jest możliwe dzięki unijnemu projektowi realizowanemu przez samorząd województwa. Jego wartość to aż 480 milionów złotych. Mazowsze dla melioracji to nowy program samorządu województwa. Na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowano 5 milionów złotych. Odpowiednio funkcjonujące rowy melioracyjne pozwalają zapobiec podtopieniom czy suszy i tym samym zwiększyć zdolność produkcyjną terenów uprawnych. Wiele z blisko 250 spółek wodnych na Mazowszu jest niedofinansowanych i nie może zadbać o właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych. Może mieć to fatalne skutki dla sektora rolniczego. Dzięki dofinansowaniu od samorządu województwa gminy przeprowadzą niezbędne prace związane z udrażnianiem rowów. Bardzo ważne inwestycje. One w ten sposób taki naoczny nie są zauważalne przez mieszkańców. Zauważalne są wtedy, kiedy rzeczywiście jest sytuacja skrajna, a więc podwyższony stan wód, tak jak powiedziałem, czy ewentualne kwestie suszy. Rolnicy wiedzą to najlepiej, że drożne też rowy, które w sposób też skuteczny nawadniają część obszarów rolnych. W ramach naboru wpłynęło 166 wniosków na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Finalnie wsparcie trafi do 61 spółek wodnych. Spółki wodne od wielu lat prosiły o to, żeby jakoś wesprzeć je, bo to, co dostają od wojewody, to są niewielkie środki na taką
bieżącą działalność. W związku z tym szukaliśmy formuły, gdzie będziemy mogli w jakikolwiek sposób pomóc właśnie spółkom wodnym. I w tym roku wypuściliśmy taki pilotażowy program, który ma za zadanie właśnie wesprzeć spółki, ale na konkretne inwestycje. Beneficjenci zgodnie podkreślają, że to bardzo ważne dla nich wsparcie. Odpowiednie odwodnienie zapewnia między innymi bezpieczeństwo upraw czy usprawnia poruszanie się w czasie deszczowych miesięcy. Melioracja jest wielkim dobrodziejstwem dla wsi, dla upraw, zwłaszcza jeszcze w takich terenach, gdzie są to tereny bardziej podmokłe. Także po prostu to w wielkim stopniu to ratuje zasiewy, zbiory i tak dalej. To jest bardzo pomocne, nie? Bo tak nie bylibyśmy w stanie za te pieniądze zebrane, które mamy ze składek, zrobić tyle pracy. Do spółek wodnych trafi ponad 4 z 5 milionów złotych zarezerwowanych na ten cel w budżecie województwa. Dodatkowe 144 łóżka w szpitalu powiatowym Gajdamet w Pułtusku. Powiększył się on o nowy blok z oddziałem rehabilitacji i 4 oddziałami szpitalnymi, w których znalazł się sprzęt przekazany przez samorząd województwa mazowieckiego. Na początku sierpnia w szpitalu powiatowym Gajdamet w Pułtusku otwarty został wyremontowany nowoczesny blok B. To dodatkowe 144 łóżka, do których doprowadzono między innymi tlen i próżnię. Tym samym do dyspozycji pacjentów będzie co najmniej 309 łóżek szpitalnych. Jak mówi kardiolog Robert Gajda, szef lecznicy, nie było bezwzględnej konieczności utworzenia nowej części szpitala. To epidemia koronawirusa pokazała, że łóżek w szpitalach może zabraknąć i dobrze jest myśleć perspektywicznie. COVID był takim akcentem do tego, żeby pomyśleć, czy rzeczywiście te puste, zaniedbane powierzchnie, które były pustostanem, powinny dalej wyglądać w ten sposób, czy może warto by było zainwestować i być przygotowanym na każdą ewentualność. Ale tak naprawdę bodźcem do tego, żeby to zrobić, był też sprzęt przekazany przez pana marszałka, przez Urząd Marszałkowski, ponieważ tego sprzętu było bardzo dużo, bardzo wysokiej klasy. W ramach unijnego programu covidowego do szpitala trafił specjalistyczny sprzęt za blisko 11 milionów złotych, sfinansowany przez samorząd województwa mazowieckiego. To między innymi ambulans typu C, rezonans magnetyczny, tomograf, aparat do terapii nerkozastępczej i do znieczulenia, aparaty USG, RTG, defibrylatory, kardiomonitory, respiratory czy pompy infuzyjne, a także środki ochrony osobistej. 4 oddziały nowego bloku zostały przygotowane w sposób uniwersalny, tak by w zależności od przyszłych potrzeb mogły zostać dopasowane do rynku zdrowia. Kwiat polskiego rycerstwa ponownie stanął w szranki na przyzamkowym polu w Liwie. 19. turniej o pierścień księżnej Anny odwiedziło ponad 8 tysięcy fanów średniowiecza. 15-wieczny zamek w Liwie znajduje się na sztucznej wyspie otoczonej bagnami Liwca, wówczas granicznej rzeki Mazowsza i Litwy. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego, odbudowany podczas II wojny światowej przez Niemców, od blisko 20 lat gromadzi tłumy miłośników i miłośniczek średniowiecznego rycerstwa. Podobnie było w sierpniu podczas 19. turnieju o pierścień księżnej Anny. Tu mamy zawodników niezwykle doświadczonych, nawet z medalami na mistrzostwach świata walk rycerskich zdobytymi, a mamy także wiele osób nowych. Prosta sprawa jest taka, że z mojego klubu, gdzie ludzi uczę, to dzisiaj mamy tutaj 6 osób, którzy de facto mają po raz drugi na sobie zbroję na turnieju. W walkach turniejowych brali udział rycerze w różnych zbrojach z epoki. Można też było zobaczyć średniowieczne obozisko, postrzelać z łuku, rzucać toporem i włócznią. Były też pokazy ptaków drapieżnych czy średniowiecznego tańca, warsztaty rzemiosła u kowala, mincerza czy płatnerza. Nie zabrakło jarmarku średniowiecznego, warsztatów kuglarskich, nauki fechtunku i rycerskich zabaw dla dzieci. Bardzo dużo osób, ciekawie, bardzo mi się podoba. Te walki są dla pani emocjonujące? Tak. Syn bardzo lubi. Jak oceniasz dzisiejsze walki? No, były bardzo ciekawe i takie mocne, mocne. Pan by założył taką zbroję i wszedł na plac boju? Nie wiem, czy jakbym założył, to bym dał radę wejść gdziekolwiek, ale chętnie bym spróbował, tak. Właśnie rozmawialiśmy, że bardzo chętnie rozpoczniemy też takie walki, to znaczy oczywiście od początku. Ogólnie lubię czasy średniowieczne, więc w ogóle tak, zbroje przede wszystkim, te stroje, jedzenie, no wszystko się podoba. Turniej był dobrą okazją, by z bliska zobaczyć, dotknąć zbroję, a nawet ją założyć. Wyposażenie rycerskie na turniej kosztuje kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Sama zbroja może ważyć około 25 kg, czyli tyle, ile sprzęt komandosów. Mam już pełne nogi płytowe, na ramienniki, osłona przedramion, osłona ręki. Osłona ręki tylko i wyłącznie prawej, bo będziemy za chwilę uczestniczyć w turnieju na miecz tarczę.
Do tego dochodzi oczywiście opancerzenie na tors, plus hełm, tarcza, miecz. Podczas turnieju nie brakowało chętnych do zwiedzania zamku i Muzeum Zbrojowni. To była z pewnością ciekawsza od tych szkolnych lekcja historii. Ze średniowiecza przenosimy się ponownie do współczesności, a ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie. Do zobaczenia za tydzień.